Czekaliście, czekaliście i się doczekaliście. Hej, z tej strony prawie na łyso obgolona naczelna szyszka wszystkich szyszek, czyli TV Szyszka, i zapraszam Was na kolejny film z kolejnym terminalem w roli głównej. Ale zanim zaczniemy, mam do Was ogłoszenie parafialne. Ogłosiłem konkurs i napisaliście bardzo ciekawe komentarze, jednakże tylko jedna osoba mogła wygrać. I zaraz powiem Wam, kto to jest. Ale najpierw Wam powiem, że dumałem wieki, lata, medytowałem w tajnych zakątkach lasu u moich braci i sióstr. No i doszedłem do wniosku, że zwycięzcą na terminal Fujitsu Siemens S400 Futro jest... Krecik. Kreciku, zgłoś się do mnie na Discordzie, żebyśmy ustalili szczegóły wysyłki. Tak więc przechodzimy do mojego kącika zainteresowań. Kurde. Jesteśmy już w moim kąciku zainteresowań. Kurde, jak widzicie, zmienił się nieco monitor. No, nie zwracajcie na niego uwagi, szczególnie dlatego, że on jest tutaj obrzygany. Kupiłem go razem z jednym komputerem, który jest tutaj. Kupiłem go od swojego kolegi za 30 zł w pakiecie. Może będzie o tym komputerku film. Powiem tylko, że to jest identyczny komputer, taki jaki miał z Maslow w komputerze ze śmietnika. Tylko, że ten jest po lifcie i już z lepszym procesorem jak tamta padaka Celeron. Tutaj już siedzi Core 2 Duo, ale możecie już zgadywać, co to jest za Core 2 Duo. Na pewno nie E8400, żeby nie było. Na parapecie czeka już nasz bohater dzisiejszego odcinka, a jest to HP ThinkClient T5550. Na kanale Sapera na pewno mogliście zobaczyć podobny, chudszy i wyższy terminal HP ThinkClient T5740. Jednakże są pewne różnice. No, na pewno podobnie wyglądają te terminale, ale ten jest nieco grubszy, jak najman w stosunku do Doncasio. I również ma inny procesor, ale to zaraz przejdziemy. A oto porównanie wysokości z Fujitsu S400 Futro kontra HP. Jak możecie widzieć, Fujitsu jest bardziej smukły i bardziej płaski, natomiast HP jest taki grubszy, ale niższy. To jest taki dryblas chudzielec, a to jest taki kurdupel grubasek, że tak powiem. Ale ten większy rozmiar, że w sensie szerszy rozmiar, ma swoje zalety. Między innymi dlatego, że mogłem tutaj wepchać dysk twardy bez żadnego pitolenia się na przykład. Ale to tam już za chwilę przejdziemy do specyfikacji, co on ma pod maską. Ale to nie jest wszystko, ponieważ dzięki małemu zbiegu okoliczności dostałem dwa takie egzemplarze. Co? I możecie się już zastanawiać, co się stało, dlaczego mam dwa terminale takie same. No, dwa terminale, no może moglibyście się cieszyć, no mogliście, byście mogli zakładać, że oba działają, ale niestety ten jest totalnym trupem. Niestety, no, zamówiłem terminal, ten przyjechał do mnie pierwszy i mało tego, nie dość, że nie działał, to jeszcze jest tutaj wybrakowany, nie ma tutaj w ogóle dolnej obudowy. Więc napisałem do firmy, która wysłała mi pierwszy terminal, i zażądałem albo wysłać mi drugi sprawny, albo zwrot pieniędzy, więc wysłali mi drugi. Tego w ogóle nie chcieli, żebym zwracał. No, może będzie jako taki rekwizyt tutaj na parapeciku, gdzie mój tata sobie zasadził pomidorki, a moja siostra zasadziła sobie tutaj w kubku i chyba jakiegoś bambusa, albo ki diabeł co to jest. Więc odkładamy tego, zabieramy się za otwarcie tego maluszka. Nawet sobie kupiłem takie śrubokręciki na giełdzie za 6 zł. Tak, duże, to jest duży śrubokręt. Moja mama mówi na to pudełko, nie wiem, granat albo coś takiego. No może przypomina nieco granat, ale jest bardzo użytecznym narzędziem. Teraz otwórzmy tego cudaka. Ale zanim otworzymy, bym zapomniał.
Chciałbym jeszcze pozdrowić użytkownika Maku. No, poprosił mnie, żebym go pozdrowił. No, pozdrawiamy serdecznie. Ja jestem miły dla swoich widzów. Nie to, co Motobieda, czy inne takie padaki YouTube'owe, ale nieważne. Przechodzimy najpierw, nie wiem, do przodu, do tyłu. Dobra, najpierw do przodu. Z przodu mamy jedynie włącznik, diodę pracy dysku, jack mikrofonowy, jack słuchawkowy, dwa USB 2.0, naklejeczkę i logo HP. Natomiast z tyłu mamy puste wejście na antenę. Tak, zdejmowałem tą zaślepkę, nic tutaj nie ma po prostu. Dwa USB 2.0, RJ45, czyli Ethernet, dwa złącza PS2, DVI typu D, DVI typu I, złącze LPT oraz port COM. I jeszcze wyjście na zasilacz. Od spodu nic. Natomiast u góry są wywieczniki. No, przynajmniej dobre jest to tyle, że HP pomyślało o chłodzeniu na zasadzie prawa fizyki, że ciepłe powietrze unosi się do góry. Właśnie dlatego ja postawiłem ten ten terminal pionowo, żeby ciepłe powietrze mogło sobie uchodzić do góry. Ten terminal się dogrzewa maksymalnie do 40 stopni, a przy otwartym oknie no, udało mi się zjechać do 20, więc no, chłodzenie level hard. Nawet nie muszę tutaj żadnego wentylatorka używać. Tak więc czas odkręcić śrubeczkę i zobaczyć, co jest wewnątrz. Jeszcze bym zapomniał o złączu na linkę, czyli Kensington Lock. Jeszcze zapomniałbym o wysuwanej etykiecie, czy kiwie, jak to się nazywa. Mamy tutaj nazwę modelu, na jakie napięcia to pracuje. No, zwykły zasilacz ładowarkowy wystarcza, żeby nie wyrzucać... tu mamy oznaczenie, żeby nie wyrzucać do śmietnika, żeby menele sobie nie wzięły. Mamy tutaj specyfikację, czyli model T5550C6, jakieś nano, nie wiem o co chodzi. 512 MB pamięci flash, no bardzo mało. 1 GB RAMu, TCSWE, nie wiem co to znaczy. Produkt Republiki Czeskiej, jakiś PIN, SPER. To jest chyba numer seryjny, czy ki diabeł. No, nie ma co się nad tym rozwodzić. Odkręćmy w końcu sobie to cudeńko. Po odkręceniu jednej śrubki możemy ten panel przesunąć sobie do przodu. Następnie to możemy sobie, no jeden z tych paneli, a raczej oba z tych paneli możemy sobie wysunąć. A dobra, ten drugi też odczepię, bo po co ma tutaj być. I tutaj dochodzimy do śmiesznej sytuacji, ponieważ pod tą klapką górną kryją się jeszcze dwa złącza USB. To jest bardzo ciekawy pomysł. No, można na przykład z tego terminala można sobie zrobić mały serwer NAS. Podłączyć sobie tutaj pendrive z systemem operacyjnym, na przykład Open Media Vault, TrueNAS, FreeNAS, EasyNAS, inne ujmuje dzikie węże, bażanty, dzikie kaczki i cieczewie. No oczywiście to jest też USB 2.0, więc na serio, bardzo ciekawy koncept. Szacun dla HP. Po odkręceniu kolejnych czterech śrubełek możemy to w końcu zdjąć, ale bym tu zapomniał. Jest tutaj widoczny klucz Windowsa Embedded CE 6.0 Pro, więc chcecie to możecie sobie przypisać i po prostu się cieszyć. Tak, tutaj był Windows CE, ale on był tak ograniczony, że nawet mi się nie chciało tego instalować, korzystać z tego. Zdejmujemy. I proszę bardzo, dostajemy się w końcu do wewnątrz. Nie wiem, gdzie był procesor, ale chyba jest tutaj. Tak, tutaj jest procesor. Możecie zgadywać, co to jest w ogóle za procesor. Dam wam, nie wiem, 5 sekund na odpowiedź. Zgadliście? Mam nadzieję, że nie. Bowiem, uwaga, siedzi tutaj procesor VIA Nano U3500, 1 GHz, 64-bitowy procesor, jednorodzeniowy i jednowątkowy. I sobie możecie teraz powiedzieć, kurwa, szyszka, czy cię powaliło? Tutaj na serio siedzi VIA? Tak, tutaj na serio siedzi VIA i też się zdziwiłem, że VIA nadal robi procesory. Myślałem, że splajtowali jakieś,
nie wiem, w latach 90. albo przeszli tylko na produkcję chipsetu, bo tutaj możecie tutaj zauważyć, są tutaj układy od VIA właśnie. Ale no, nadal produkują procesory. Nie wiem, jak to możliwe. I powiem tak. Ten procesor jest wydajniejszy od AMD Geode NX1500. No to wiadomo, no bo tamten procesor był coś około z 2004, a ten jest coś około z 2006. Jednakże czemu wybrałem akurat ten procesor, skoro no ogółem ten terminal, skoro on jest słabszy niż ten na przykład Sapera? Ponieważ jak już wspominałem, jest 64-bitowy. To było dla mnie kluczowe, ponieważ mogłem w końcu zainstalować 64-bitowy system bez w ogóle problemów z pakietem DPKG, ogółem z problemem z DPKG na Linuxie. I tak, jest tutaj zainstalowany Linux, jakby co. Ale dobra, przejdziemy dalej. Jest tutaj również układ graficzny razem z chipsetem, tam chyba VIA Graphics, coś tam, nie pamiętam. Jest tutaj również 1 GB RAM-u DDR3 Soudin, czyli laptopowy. Więc nie ma co się rozwodzić. Tradycyjnie jeszcze bateryjka CR2032, złącze SATA, złącze mini PCI, czy jakoś tak. Tutaj jest jakieś dziwne złącze, nie wiem dokładnie co to jest, może to jest dodatkowy USB. Nie wiem co to może być. Cewki, ceweczki i dalej. Tutaj była karta flash. To jest 44-pinowe złącze IDE, ale męskie, nie żeńskie niestety. Żeńskie prawdopodobnie się tutaj nie zmieściło. Ale można kupić taśmy IDE i podłączyć sobie tutaj normalny dysk twardy. Jednakże IDE jest wolniejsze niż SATA, a skoro jest tutaj dostępne złącze SATA, no to było wiadomo, że wybrałem dysk SATA do tego terminala. Bym wam również ten terminal otworzył, ale po pierwsze on pracuje, bo działa na nim Pi-hole. Próbowałem również postawić serwer do pulpitu zdalnego, ale pulpit zdalny stwierdził, że pokaże mi wielkiego środkowego palca i na tyle się to stało. Również to może działać jako serwer NAS, no ale jako że mam serwer NAS, nadal ten drewniany, no to wystarczy, że ten będzie działał mi jako Pi-hole. Jeszcze taka ciekawostka, jest tutaj sobie o kurde, magnetyzuje się, ale dobra, nieważne. Jest tutaj podpięty głośniczek 8-ohmowy 2-watowy. Pewnie się ciekawicie, czy to jest zwykły brzęczek? Otóż nie. Kolejna niespodzianka. Bowiem ten głośniczek jest podpięty do karty dźwiękowej i może robić za PC speaker. Taki zwyczajny PC speaker, który normalnie daje dźwięki. Co prawda to nie jest jakiś taki głośny, ale może być. I prawdopodobnie ten terminal może również służyć do czegoś innego. Na przykład jako taki zapasowy komputer awaryjny. Na przykład Krecik, zwycięzca konkursu, kupił sobie terminal chyba T550, który jest mocniejszy od tego i normalnie miał elekcję na tym. To nowsza generacja tych terminali jest w stanie pociągnąć Teamsa bez problemu. Czyli nawet nie musicie wydawać jakieś kroci na wypasione laptopy z Celeronami, 4 GB RAM-u, Windows 10 Pro i tak muli. Tylko możecie sobie kupić taki terminal za 29 zł, czy też tam za 50 zł i też cieszyć się super wydajnością. Oczywiście po podpięciu dysku SSD będzie jeszcze lepiej, ale co prawda interfejs SATA 2.0 niestety tutaj nie rozpieszcza, więc te prędkości nie będą takie super, super ultra imponujące jak na dysk SSD. Ale dobra, czas podpiąć ten obrzygany monitor do tego terminala. No i proszę Państwa, peryferia podpięte. Obrzygany monitor działa, tylko niestety przez tą waloną przejściówkę Linux wariuje i rozpoznaje ten monitor tylko 640x480 i niestety nie da się tego zmienić. No nie i koniec, kropka. Ale możemy wejść sobie na internet.
Oczywiście tutaj Mozilla Firefox działa bez problemu. Działa od strzała, ale działa. Do jakiejś starszej osobie mogłoby to wystarczyć. Albo tutaj siódemkę postawić i też mieć na wszystko wywalone. Tak więc czekamy, aż Mozilla Firefox się uruchomi. Po męczeniu się z jakieś 15 minut z polityką prywatności Google'a, czy jakoś tak, śledzenie oczywiście, że występuje, dostaliśmy się w końcu na YouTube'a. I jesteśmy na moim kanale. Który by tutaj filmik wybrać? Możemy wybrać poprzedni filmik o terminalu. Oczywiście musi trochę przemielić. Już od razu widać, że... O! Proszę bardzo, odtwarza. Co prawda to jest chyba 144p, ale odtwarza. Bez problemu. Może uda się zobaczyć ten głośniczek. Posłuchać raczej. I można zobaczyć, że filmik normalnie działa. Można go obejrzeć. Co prawda po okrutnych męczarniach, ale działa. Nawet głośniczek działa. Nie no, czego chcieć więcej? Tak jeszcze rzutem na taśmę. Podczas pracy przeglądarki jest zużyte 530 MB. Nie bez powodu odpaliłem również ten laptop oraz PuTTY, ponieważ... No, będziemy również widzieć, jak bardzo żyłowany jest procesor, jak bardzo również żyłowany jest dysk. Tak więc spróbujmy, czy strumień sieci przez VLC coś w ogóle da. Spróbujmy jeszcze raz. Ja nie wiem, co się dzieje. Czemu to nie chce ten odtwarzać? No, niestety VLC tutaj odmawia posłuszeństwa. Ja nie wiem, co może być przyczyną, ale jestem pewien, że na Windowsie można bez problemu oglądać. Tak więc mimo, że na tym terminalu nie da się zbytnio oglądać YouTube'a, to i tak VLC może być ratunkiem dla kogoś, kto lubi oglądać YouTube'a, a ma taki ziemniakowy sprzęt jak ja. No zresztą tu nawet widać, że się zaczyna rozpadać. O. Będę musiał to skleić termoglutem i tyle. No, to może teraz odpalimy sobie jakąś gierce. CS1.6. Niestety na terminalu Futro nie chciało to działać w ogóle, ale zobaczmy, czy na tym HP-ku w coś sobie pogramy. No niestety CS1.6 na tym terminalu również się nie chce uruchomić. Być może pod Windowsem byłoby lepiej, ale nie chce mi się teraz instalować Windowsa tutaj. Dobra, tak więc przejdźmy sobie w końcu do komputera może, czy nie wiem gdzie. A tego brzygulca będę musiał odpiąć. Czekajcie chwilę. No, jesteśmy teraz sobie na serwerze Sapera. Widać, się tam pozdrawiają, to ja też pozdrowię. Pozdrawiam was wszystkich, elektrozumiarze Sapera. Oczywiście z tym terminalem nie tylko można się łączyć poprzez PuTTY, również można się łączyć przez wiersz polecenia w Windowsie 10. Niestety Windows 7 nie ma łączenia przez SSH, tak oryginalnie. Ma to już dziesiątka, więc wklepujemy magiczną komendę SSH, nazwę użytkownika, małpę i adres IP. Po podaniu hasła jesteśmy w końcu na terminalu. Normalnym terminalu peppermintowym. Możemy sobie na przykład dać DIR na przykład. No, są tutaj wszystkie katalogi, w tym ten nieszczęsny CS1.6, którego chciałem odpalić. O, potworek też się pozdrawiam, jakby co. Ale wracając, nie wiem, można sobie tutaj również, nie wiem co zrobić, Neopet. I proszę bardzo, też się wyświetla. Jak ktoś chce miętówkę, mogę wam dać miętówkę, no, proszę. Proszę, chcecie, to się poczęstujcie. Macie miętówkę. I tutaj elegancko piszę. A, dobra. Układ graficzny to jest VIA VX900 Graphics. No, czyli bardzo słaba grafika. Tylko do wyświetlania Excela na zdalnym serwerze. Kurde, ale mi się łapa trzęsie. Muszę chyba kawkę sobie strzelić.
Ale zapytacie się pewnie, jeśli będę chciał się połączyć z terminalem na przykład, a nie będę miał na przykład komputera pod ręką, czy też laptopa z PuTTY, no to co wtedy robić? Otóż w tym momencie nie będzie to dział sponsorowany, tylko po prostu chcę Wam polecić dobrą aplikację pod nazwą ConnectBot. ConnectBot jest to klient SSH dla systemu Android. Możecie się normalnie łączyć z nim, tak jak normalnie się łączycie. Po prostu, żeby dodać wasze urządzenie z SSH, po prostu wpisujecie adres IP oraz porty, jak chcecie to nazwać i tak dalej, łączycie się i macie normalny terminal, czy też tam konsolę Windowsa 10. Również Linuxa, macOSa i tak dalej. Co kto woli? No co kto woli? A Pichol, no co tutaj gadać? To jest już temat taki obeznany przeze mnie i Sapera, jak i innych użytkowników pomniejszych czy większych. No co tutaj można powiedzieć? No ciemny motyw, liczba wejść, zablokowane wejścia, procent zablokowania oraz domeny na czarnej liście, aktywność użytkowników. Nie, tutaj są całe wejścia, tutaj jest aktywność użytkowników, typ wejść, wejścia odpowiedziane przez i tak dalej. Najbardziej zablokowane wejścia, a nie, tutaj są najbardziej zablokowane, tutaj są najbardziej dopuszczone. Tutaj są topowi klienci, chociaż nie wiem dlaczego tutaj 4 klientów jest tego samego. Może to jakiś bug albo coś. To też nie wiem dlaczego się tutaj tak dzieje. No co tutaj dużo gadać, no, jest już wszystko mówione, jest serwer SSH, jest Pichol, czego chcieć więcej? No może Samby, ale Samby mi się tutaj nie chce instalować, ale już kij z tym. I tak się kurwa żyje na tej wsi z dwoma terminalami, szkoda, że jeden zepsuty, a drugi robi również jako Pichol. Ten terminal będzie mi służył aż do końca swoich dni. Jak umrze, to oczywiście kupię drugi. I co jeszcze? No, ten Pichol już jest tak omawiany, że jak będę nagrywał kolejny filmik o terminalu, to na pewno pominę tego Pichola, bo już do pożygu można o tym gadać. Tak samo jak z FNAF-em. W ogóle nowa część wyszła FNAF-a, ale kogo to interesuje? No FNAF jest dla dzieci, tak? Ale zresztą nieważne. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że raz, na razie nie będzie żadnych gierek, bo mam jakieś problemy z komputerem. Wiesza mi się, kiedy chcę coś nagrać i wiesza się, kiedy gram w jakąś cięższą grę, na przykład w Garry's Moda. Czy też bardziej zaawansowane mapy Robloxa, na przykład SCP-3008. I również chciałbym Wam powiedzieć, że zawieszam dożywotnio serię Spooky z Jumpscare Mansion ze względu na moje zdrowie. Otóż po nagraniu trzeciego odcinka wystąpiły u mnie problemy z oddychaniem oraz serce zaczęło mnie strasznie kłuć. No, musiałem się po prostu uspokajać jakieś 2-3 godziny. No po prostu rezygnuję z tej serii w obawie o swoje zdrowie, tak? Miałem kiedyś problemy z sercem, nie chcę, żeby to powróciło. No, tak więc wygląda na to, że to by było na tyle. Również przypominam, Krecik, zgłoś się do mnie, żeby ustalić szczegóły odbioru tego terminala, który wygrałeś. Jeszcze raz gratuluję. A może jeśli znasz kogoś, kogo kręcą takie tematy typu livestreamy, gry, technologia, menel spod Biedronki, chińszczyzna, wybuchy i tak dalej, to jest kanał idealny dla Ciebie. Również Was zachęcam do obejrzenia kilku moich innych filmików typu ostatni wywiad z Rexisem Team Fortress 2, który nieco osraliście, szczerze powiedziawszy. 100 wyświetleń, nieco ponad, no trochę słabiutki wynik, ale mam nadzieję, że ten filmik to nadgoni i znowu statystyki będą bardzo dobre. Również Was zachęcam, żebyście obejrzeli ostatni filmik o terminalu Fujitsu Siemens S400 Futro, o filmik o projektorze, o filmiku o laptopie za kebaba oraz o wiele, wiele więcej. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.